No dobrze. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o Guarded Patterns. Guarded Patterns jest to rozszerzenie Pattern Matchingu. Pattern Matching, o tym opowiadałem jakiś czas temu, instrukcja Switch dodała możliwość jako ukrywania instance of pod sobą. Czyli teraz mamy taki case, że mamy interfejs event. Mamy dwa rekordy, które w event implementują. No i <laughs> mamy metodę, która coś tam tutaj wypisuje na podstawie tego, jaki event przyszedł. No i teraz, jeśli event, który przyszedł, jest Order eventem, no to wypisz sobie tutaj Order Event. Jeśli jest payment eventem, i jeśli jego amount jest większy od 2000, no to wypisz Big Payment Event. W innym wypadku wypisz unknown event. No i to jest takie podstawowe wykorzystanie pattern matchingu. I teraz tą instrukcję konkretnie możemy jeszcze skrócić. Mianowicie tutaj wchodzą nam do gry. Guarded Patterns, czyli Ja nie wiem jak to tłumaczyć po polsku, szczerze mówiąc, więc Zostaniemy na Guarded Patterns Case Oprócz tego, że ma ten Pattern Matching, czyli ten ukrytego Instance Off'a Może jeszcze Niejako pokryć proste instrukcje warunkowe if, tak? Takie jak w tym wypadku, czyli Jeśli jakiś warunek jest spełniony To zrób coś, tak? Taki naprawdę podstawowy if Mianowicie po PE, czyli po oznaczeniu tej zmiennej dla Zrzutowanego payment eventu możemy napisać po prostu when i dać warunek, czyli P amount większy od 2000. To możemy usunąć. I jeśli to będzie większe od 2000, no to wypiszmy sobie big payment event. No, możemy oczywiście zrobić potem case payment event when albo bez o po prostu wpisać payment event, tak? Czyli jest ważna kolejno, kolejność dla naszego EV, bo jeśli byśmy zrobili w ten sposób w switchu, no to do tego case'a nigdy nie, nie przejdzie, tak? Bo zawsze wpadnie do pierwszego case'a, czyli payment event, czy EV jest payment eventem? No jest i zrób to, tak? Do tego nigdy nie dotrze, zresztą mamy błąd komplikacji w tym momencie. Więc ważna jest kolejność w case, w case. Dobra, możemy odpalić naszą aplikację szaloną. No i powinniśmy dostać po kolei e, order event, big payment event i payment event. Patrząc na dane, które tu przychodzą. Tak, order event, big payment event i payment event. Możemy w switchach używać instrukcji when i dawać tam prost, znaczy coś co zwraca co boolean, tak? Niekoniecznie musi być prosty. Możemy tu walić orów i fów. Oczywiście będzie dość ale będzie działać. Będzie się kompilować. Jeszcze jedna ważna sprawa w tym temacie 0. Jeśli nasz print order event dostanie 0, to w tym momencie dostaniemy na twarz null pointer exception. Nawet ten nasz switch nulów nie obsługuje. Można by założyć, że będzie default, jednak nie po prostu dostanie null pointer exception. Czemu? No bo znowu pattern matching tak, izoluje insta instasofa na czymś. 0. Więc mamy dodatkową wartość 0 w switchu Case NULL przepraszam I teraz Tak naprawdę pod spodem ten switch jest opakowany w trycatcha z NULLEM Który wypisze nam 0. Tak. Więc teraz jeśli odpalimy podłogę tylko case'a z 0, Odpalamy I dostajemy nul. a zresztą ten sam case był już nie tyle w guard Guarded Patterns co w pattern matchingu, tak? Pattern matching to jest to, czyli przysłanianie Instance Offa, a Guarded Patterns to jest dodatkowa When, czyli przysłanianie prostych ifów, które są potem w tym case. No i to było, na tyle, jeśli chodzi o właśnie Guarded Patterns, tak? czyli instrukcję When w Kazurach Switch. Jeśli masz jakiś temat, który chcesz, by był poruszony w tej właśnie krótkiej formie przeze mnie, daj proszę znać w komentarzach. Dzięki i do usłyszenia.